10 kwietnia przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionego Antoniego Nejrotti. Dokładnej daty jego urodzin nie znamy. Przyszedł na świat w skromnej rodzinie wiejskiej około roku 1425 w Rivoli we włoskim Piemoncie. Rodzice przekazali mu wiarę i wychowanie katolickie. Od dzieciństwa był niesforny. Zachował się dokument w klasztorze dominikańskim we Florencji, potwierdzający, że zgłosił się jako postulant do zakonu kaznodziejskiego. Formację przygotowującą do życia zakonnego, dość długą, przeżywał pod kierunkiem wykształconego, wybitnego dominikanina, ojca Antonina Pierozzi, przełożonego klasztoru i przyszłego świętego. Dzięki staraniom ojca Antonina, klasztor we Florencji stał się jednym z ważniejszych ośrodków kultury odrodzenia we Włoszech. Konwent świętego Marka stanowił wówczas centrum kultury arabskiej w całych Włoszech. W jego murach otwarto pierwszą w Europie publiczną bibliotekę. Zawierała cenne dzieła pisarskie w języku łacińskim, greckim, hebrajskim i arabskim. Prawdopodobnie właśnie tu, we Florencji, Antoni nauczył się języka arabskiego. Szybko okazało się, że nie miał cierpliwości do studiowania teologii, a tym samym przygotowania się do głoszenia Słowa Bożego, co jest charyzmatem dominikanów. Roztropny ojciec Antonio zwrócił uwagę na niesfornego kandydata do zakonu. Mimo że jego charakter był problematyczny, lubił zwracać uwagę na siebie, lubił pochwały, ale też często reagował gwałtownie. Jego trudny charakter nie ułatwiał życia w wspólnocie zakonnej. Mądrość przełożonego okazała się większa od temperamentu nowicjusza. W roku 1444 złożył śluby zakonne na ręce ojca Antonina. Wkrótce potem ten doświadczony przełożony został biskupem. Młody zakonnik, mimo iż nie miał cierpliwości do nauki, dzięki swoim zdolnościom z wyróżnieniem ukończył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk swojego wielkiego mistrza, biskupa Antonina. Po kilku latach wysłano go do klasztoru dominikanów na Sycylii. Nie była to łatwa misja. Popadł w konflikt z miejscowym arcybiskupem. Nie miał u niego dobrej opinii. Był dobrze przyjęty jako kaznodzieja, ale nie potrafił zapanować nad swoim charakterem. Po roku Antoni poprosił o możliwość wyjazdu do Rzymu, by porozmawiać z przełożonym generalnym o swojej sytuacji i zostało mu to umożliwione. Wypłynął na małym statku 31 lipca 1458 roku z Palermo. Wraz z całą załogą został pojmany przez piratów. Jednym z pierwszych upokorzeń było to, że wyszydzano biały habit dominikański Antoniego. 9 sierpnia, skuty kajdanami, znalazł się w więzieniu w Tunisie, stolicy dzisiejszej Tunezji. Antoni, który miał wówczas około 30 lat, doświadczył wielkich cierpień życiowych. Przeżywał walkę duchową i rozwijała się u niego depresja. Z dnia na dzień tracił wiarę w Bożą opatrzność. Załamał się duchowo. W więzieniu odwiedził go ojciec Konstanty z Capri i usiłował mu pomóc. Ale niestety, mimo tak trudnej sytuacji, znowu okazał wielką butę i arogancję. Wiernie przy nim trwał współbrat, dominikanin Jan z Nowary, mieszkający na co dzień w Tunisie i pełniący tam funkcję kapelana. Dzięki zabiegom niestrudzonego ojca Jana, Antoni, nadal jako więzień, mógł zamieszkać razem z nim. Była to częściowa wolność. Na polecenie Beja w każdej chwili zobowiązany był wrócić do celi i mógł być sprzedany jako niewolnik komukolwiek. Antoni ciągle nie mógł zaakceptować tego, że Bóg pozwolił na to, że dostał się do więzienia, że jest niewolnikiem. Z dnia na dzień pogłębiała się jego depresja. Prawdopodobnie namówiony przez pewnego muzułmanina udał się do Bei z prośbą o możliwość przejścia na islam. Zyskał zgodę, został uwolniony od widma niewoli. Miało to miejsce 6 kwietnia 1459 roku. Widział, że sprawił wielki ból swojemu współbratu, ojcu Janowi. Ostatecznie zdjął habit dominikański, założył turban i wyznał formułę wiary w Allaha. Dokonał apostazji. Pozyskał wtedy łaski króla i dzięki jego protekcji ożenił się z turecką damą. Zaczął zniesławiać Kościół, chrześcijan i bluźnić Chrystusowi. Z wielką gorliwością pracował nad tłumaczeniem Koranu na język włoski, korzystając przy tym z pomocy tłumacza.
Była to pierwsza próba tłumaczenia Koranu na język włoski, ale nie zachowała się do naszych czasów. Miesiąc po apostazji dowiedział się o śmierci swojego mistrza, ojca Antoniana. Ta wiadomość wstrząsnęła nim dogłębnie. Nawrócił się w obliczu śmierci tego świętego zakonnika i arcybiskupa. Przyznał się do swojej winy. Poprosił o spowiedź ojca Jana, który dyskretnie cały czas mu towarzyszył. Rozstał się z kobietą, którą poślubił, podjął pokutę i długie modlitwy. Postanowił o swoim powrocie do kościoła oznajmić Bei. Wiedział, że czeka go pewna śmierć. Ponieważ Bei Tunisu był poza miastem, Antoni czekał 6 miesięcy na jego powrót. W niedzielę palmową 1460 roku mógł oznajmić mu swoją decyzję. Po przyjęciu sakramentu świętych, publicznym odnowieniu ślubu zakonnych, wzmocniony łaską Bożą w białym habicie dominikańskim przybył do Bei. Wyrzekł się islamu, wyznał wiarę w Chrystusa i powiedział: nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Bei nie mógł uwierzyć w to, co widział. Próbował go odwieść od podjętej decyzji, obiecując przywileje. Gdy Antoni potwierdził wyznanie wiary, zawyrokował o zgładzeniu go przez ukamienowanie. Zadrwił z niego i wtrącił go do strasznego więzienia. Antoni znał to więzienie. Był tam przed rokiem. Teraz modlił się gorąco i prosił o łaskę wytrwania i dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia. W więzieniu znowu odwiedził go ojciec Konstantyn. Przyniósł mu potajemnie żywność. Antoni sobie zostawił tylko chleb i wodę, resztę rozdał współwięźniom, także w ten sposób przygotował się do męczeństwa. Każdego dnia w więzieniu Antoni był bity, ale mężnie trwał w wierze katolickiej. Nawet gdy prowadzono go na miejsce stracenia, był jeszcze bity i kuszony. Zachował się do naszych czasów opis męczeństwa autorstwa ojca Konstantyna. Nie było słychać krzyku ani lamentu. Nikt, kto go widział, nie zapomni tego widoku. Klęczał spokojnie. Nie unikał ciosu. Nie był związany łańcuchami. Klęczał nieruchomo, ale jak człowiek wolny. Aż po najcięższym uderzeniu padł na ziemię. Gdy został zabity, jego dusza odeszła do Stwórcy. Przygotowano już wielki stos drewna, by spalić jego ciało. I stał się cud. Ciało leżało długi czas w ogniu i nie zostało spalone. Nie spaliły się nawet włosy. Potem oprawcy wlekli ciało po mieście i porzucili je w jakimś rowie pełnym brudu i fetoru. Jego ciało zostało pochowane pod krzyżem przy kościele w Tunisie. Męczeństwo dokonało się we Wielki Czwartek, 10 kwietnia 1460 roku. Po kilku latach ciało wykopali kupcy genueńscy. Po przygotowaniu i obmyciu ciała zauważono, że wydaje ono bardzo miły zapach. Przywieziono je do Genewy. Zainteresował się nim Amadeusz IX Sabaudzki, książę Sabaudii i Piemontu, późniejszy błogosławiony. Z jego inicjatywy doczesne szczątki Antoniego przewieziono z Genewy do Rivalo i tam złożono w kościele Matki Bożej. Pierwszą biografię Antoniego napisał ojciec Konstantyn Skarpi, kapłan zakonu Hieronimitów, w roku 1460. Ten, który odwiedził ojca Antoniego w więzieniu i był on naocznym świadkiem męczeństwa. Później powstały jeszcze inne biografie. Papież Klemens XIII zatwierdził jego kult 22 lutego 1767 roku. Jego relikwie znajdują się w Rivali, w kościele Matki Bożej i tam doznają szczególnej czci. Módlmy się. Boże, Ty w swoim miłosierdziu doprowadziłeś błogosławionego Antoniego do światła Twojej prawdy i wsławiłeś go męczeństwem. Spraw prosimy, abyśmy czerpali naukę z jego cierpienia i wyrzekając się samych siebie, ponad wszystko Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.